Młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięła udział w konferencji pod nazwą Ostatni żołnierze Polski Podziemnej, poświęconej podziemiu niepodległościowemu w Polsce po 1944 roku. Od 2 lat nie mieliśmy sposobności z uwagi na trwającą pandemię zorganizować takiego spotkania i dzisiaj w tym miesiącu, kiedy 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i cały miesiąc marzec to jest taki miesiąc, kiedy wspominamy tych bohaterów, którzy po zakończeniu II wojny światowej angażowali się w działalność w strukturach podziemia niepodległościowego. Dzisiaj właśnie jest taka lekcja historii dedykowana dla młodzieży. Okazuje się, że tematyka żołnierzy niezłomnych jest bardzo dobrze znana młodzieży z 2 liceum ogólnokształcącego w Dębicy, a na konferencję przyszli po to, aby poznać życiorysy tych osób. Przyszłam dlatego, żeby dowiedzieć się czegoś o historii na pewno i żeby zrozumieć pewne fakty z przeszłości. Znana ci jest tematyka żołnierzy wyklętych? Znaczy, no, dużo się na pewno o tym mówi w tych czasach i na pewno pewne rzeczy kojarzę. Są to żołnierze, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i dalej walczyli z okupantem, czyli że w tym wypadku już sowieckim. Uczniowie mieli okazję wysłuchać świadectwa Franciszka Batorego, brata zamordowanego przez komunistów Józefa Batorego Argusa. Ja także jestem młodocianym więźniem politycznym. Ja przeżyłem, choć mi życia nie obiecywano. I moje świadectwo to powiedziałbym żywa lekcja historii Polski. Młodzież tego oczekuje. Mówię to na podstawie reakcji uczniów i studentów w całej Polsce, z którymi się spotykam. Jest to działalność na wskroś potrzebna, szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy, jak bratni naród ukraiński przeżywa imperialne zapędy Rosji carskiej, Rosji sowieckiej i o dziwo Federacji Rosyjskiej 80 lat po wojnie. Prelekcja pod tytułem Żołnierze wyklęci, podziemie niepodległościowe 1944-1963 wygłosił Maciej Rędziniak, IPN w Rzeszowie. Młodzież dzisiaj idzie też w tym kierunku takiego patriotyzmu, szczególnie w tej sytuacji, którą mamy na świecie. I chcielibyśmy dzisiaj im parę słów na temat żołnierzy wyklętych powiedzieć, żeby to nie gdzieś tam nie zanikło, gdzieś nie uciekło. Na co dzień pewnie tej informacji jest mniej, ale one, tak jak pracujemy z młodzieżą, to jest... No młodzież wie o żołnierzach wyklętych, ale tu byśmy chcieli przybliżyć kilka takich może ciekawostek, jakichś takich faktów, które w jakiś sposób usystematyzują tą wiedzę młodzieży. Konferencji towarzyszyły wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Żołnierze Wyklęci, Podziemie Niepodległościowe 1944-1963 oraz Łukasz Ciepliński. Organizatorami wydarzenia było miasto Dębica, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.